Szanowni Państwo, śpiewaliśmy przed chwilą hymn. Śpiewaliśmy, będziemy Polakami. Będziemy Polakami. Żeby być Polakami, trzeba strzec pamięci. Trzeba zabiegać, walczyć o prawdę. Bo dzieje naszego narodu związane są ściśle, tak ściśle, jak być może żadnego innego narodu na świecie, z ideą wolności, z marszem wolności przez historię. Ten marsz trwa i jeśli tutaj jesteśmy, za co jeszcze raz chciałem wam wszystkim podziękować, to dlatego, że wiemy, że musi trwać. Że musi trwać po to, by prawda o Smoleńsku wyszła na jaw, ale także po to, by całe nasze życie narodowe opierało się na prawdzie. Bo na niczym innym opierać się nie może. Wolność i prawda są ze sobą związane, związane ściśle, nierozerwalnie. Przed godziną ojciec Aleksander mówił w trakcie kazania rzeczy oczywiste, a jednocześnie niesłychanie ważne. Tak ważne, że trzeba mu dziś w tym momencie podziękować za to, że je przypominał, że je mówił. Podziękujmy mu jeszcze raz, chociaż dziękowaliśmy już serdecznie. Tak, by prawda wyszła na jaw i więcej, by nasze życie społeczne ze stanu wojny, złej, niepotrzebnej, szkodliwej wojny przeszło znów w stan współpracy, pokoju i potrzebnej w demokracji konkurencji, muszą być spełnione podstawowe warunki. Te warunki były wymienione. Nie będę ich powtarzał. Powiem tylko jedno. Dzięki wam, dzięki tym wszystkim, którzy nie zapomnieli, ta mgła, o której też mówiono w katedrze, mgła znad Smoleńska teraz bardziej się rozwiewa. Miesiąc temu byliśmy dalej od prawdy, niż jesteśmy dziś. I tu znów trzeba dziękować. Potrzebne są podziękowania. Jest wśród nas przewodniczący zespołu Smoleńskiego Sejmu, Antoni Macierewicz. Podziękujmy. Dziękujemy także Annie Fotydze, która dzielnie, bardzo dzielnie, wykorzystując swoje umiejętności dyplomatyczne, zabiega o prawdę w Stanach Zjednoczonych i na arenie międzynarodowej.